Siemano. Ponownie z tej strony Paweł Głuchowski, ponownie z Mateuszem. Ponownie robimy dla Was analizę ćwiczeń, żebyście trenowali efektywnie. Dziś na warsztat weźmiemy wyciskanie na ławce skośnej, czyli bardzo popularne, bardzo często stosowane ćwiczenie na klatkę piersiową, głównie tą wysoką, obojczykową część klatki piersiowej. No ale co ciekawe, nie zawsze to ćwiczenie rzeczywiście mocno, na tyle mocno angażuje tą część obojczykową, jakbyśmy chcieli i nie każdy mimo wszystko powinien to ćwiczenie wykonywać. Sprawdźmy sobie teraz, z czym jest to związane, jakie tu panują zależności, no i oczywiście, czy to ćwiczenie też jest odpowiednim dla Was. Ale te już wnioski wyciągniecie sobie po obejrzeniu materiału, na który Was zapraszam. Jeśli chodzi o wyciskanie na ławce skośnej, oczywiście tutaj zależnie możemy od naszych chęci i potrzeby dobierać skos, czy to będzie 20, 30, czy nawet do 45 stopni skosu dodatniego. I tak jak się przyjęło uważać, jest to ćwiczenie, które z racji przełożenia nacisku ciężaru na tą wysoką obojczykową część klatki piersiowej powinno ją efektywnie angażować i oczywiście tak powinno być, takie to ma miejsce, ale niestety też weźmy pod uwagę, że wiele osób, pracując jako trener, mam styczność z takimi osobami, niejednokrotnie widzę, że niestety te popularne zasady, które są tłumaczone, które są stosowane, nie do końca sprawdzają się z racji pewnych zaburzeń balansu strukturalnych, które często mają miejsce. Powiedziałbym nawet coraz częściej i niestety stają się one niejednokrotnie wręcz regułą. Ale żeby przejść do tego ćwiczenia, szybka analiza mięśnia piersiowego. Nie będę wracał tutaj do pełnej anatomicznej analizy tego, jak pracuje ten mięsień. Macie to w wcześniejszych filmikach mówione x razy, więc po prostu cofnijcie się. Ale jeśli chodzi o samą strukturę mięśnia piersiowego wielkiego, jest to mięsień, który ma całe gro przyczepów na wysokości naszego mostka i wszystko wchodzi w jedno ścięgno piersiowe zlokalizowane w tych oto mniej więcej rejonach. I automatycznie mamy tutaj podział na trzy takie podstawowe jakby wysokości tych włókien mięśniowych, które w zależności od tego, gdzie jak pracujemy ciężarem, jak jesteśmy ustawieni tutaj względem podłoża, będą angażowały albo wysoką, czyli obojczykową część, tą środkową, czyli mostkowo-żebrową, albo bardzo dużą brzuszną część naszego mięśnia piersiowego. Oczywiście większość osób chciałoby bardzo mocno rozbudować tą najbardziej zaniedbaną część obojczykową, która no, z natury rzeczy jest niestety w największym deficycie, jeśli chodzi o rozwój tych włókien, więc bardzo często stosuje się właśnie ułożenia ławki pod skosem, żeby jednak tym ciężarem dociążyć tą wysoką część, z racji tego zaangażować te pasmo włókien mocniej do pracy. No ale niestety przez pewne błędy ruchowe i przez brak pewnej świadomego prowadzenia tego ruchu mamy problem właśnie z tym i niestety mamy znowu przełożenie na inne grupy mięśniowe, a sam ruch jest nieefektywny. Pokażmy, jak to wygląda i jak powinniśmy się na tym skupić. Mateusz, przejdź proszę na ławkę. No i oczywiście tutaj cały ruch będzie wyglądał identycznie niemalże jak w wyciskaniu na ławie poziomej, z różnicą tą, że oczywiście ławka jest ustawiona pod skosem dodatnim. Czyli same ustawienie ramienia względem tułowia, sama stabilizacja centralna, całe przeniesienie pracy powinno być takie same. Chwytamy sztangę i wykonaj ten ruch. Ściągamy łopatkę, czyli odpowiednio angażujemy tą pracę stabilizacyjną naszego grzbietu i wykonujemy cały ruch. No i tutaj oczywiście odniosę się do bardzo ciekawych badań, które miałem okazję jakiś czas temu zrobić z Mateuszem Bobrowskim a propos badania EMG, czyli badania napięć mięśniowych, które bardzo fajnie pokazały, że oczywiście w tym ruchu zaangażowanie klatki piersiowej jest bardzo fajne, aczkolwiek niestety u wielu osób, w tym na przykład u mnie, co ciekawe, gdzie mięśnie naramienne siłowo dominują nad mięśniami piersiowymi, było bardzo duże przełożenie pracy na mięśnie właśnie naramienne. I teraz dlaczego? Zauważmy, że tutaj akurat Mateusz wykonuje tą pracę bardzo fajnie, bardzo efektywny ten ruch będzie pod kątem tej górnej części. I z czym to jest związane? Jest to związane z tym, że tutaj ma dużą kontrolę, świadomość ruchową, a siła mięśni piersiowych i siła mięśni naramiennych u niego akurat pod kątem balansu strukturalnego jest bardzo mocno zbilansowana, więc nie ma tutaj mięśni, które dominują siłowo. I jak zauważyliście, ten ruch był bardzo wykonany w sposób książkowo, można nawet powiedzieć, poprawny, czyli nie rotował ramienia odpowiednio, co bardzo często dzieje się u osób trenujących. Połóż się jeszcze raz i zwróćmy na to uwagę. I teraz zobaczcie, jak Mateusz pracuje. Wyniesienie nad obręcz, przełamanie oczywiście sztangi i piękne pionowe prowadzenie. Jak zauważycie, on nie pakuje tego ruchu na część obojczykową, tylko tak jak prowadzi go kość ramienna. I uwierzcie mi, że w tym ćwiczeniu nie ma to znaczenia,
jak, do którego momentu dotykacie klatki piersiowej, której wysokości klatki piersiowej, części wysokości, może to będzie lepsze określenie, dotykacie sztangą, ale ma znaczenie tutaj kwestia, że leżymy na skosie i kwestia tego, jak prowadzi nas kość ramienna pod kątem właśnie punktu na naszym ciele, do którego ciężar będzie obniżany. I tutaj jak widzicie, Mateusza kość ramienna prowadzi go do niskich sfer klatki piersiowej, aczkolwiek część obojczykowa pracuje tu bardzo dobrze z racji tego wyniesionego skosu, czyli odpowiedniego ułożenia ciała. W tym momencie ten ruch jest efektywny. Dlaczego u wielu osób ten ruch wygląda mało efektywnie? Wiesz co, może same ręce na przykład na początek dajmy. W momencie, kiedy wiele osób jest uczonych takimi starymi metodami właśnie tej pracy, często mówi się, że ruch mamy odpowiednio lokować na właśnie tutaj części obojczykowe. Co powoduje, że wiele osób nie pracuje tutaj dobrze stabilizacją, przez co kąt ramienia względem tułowia wynosi około 90 stopni, jak tutaj zobaczymy, więc automatycznie mięśnie naramienne przejmują niemalże w dużym stopniu tą pracę. Oprócz tego ten ruch, tak zwane wyciskanie gilotynowe, staje się dla nas bardzo, bardzo mocno kontuzyjne pod kątem pracy całego stożka rotatorów i degradacji, jaką tutaj możemy nieść ze sobą na tą tak zwaną cieśnię podbarkową. Dalej, jeśli już nawet ktoś pracuje dobrze ściągając łopatki, dawaj jeszcze raz, ściągnijmy łopatki i dalej próbuje ulokować ten ruch sztangi na części obojczykowej, bardzo często wygląda to w taki sposób. A musimy tutaj pamiętać, że w momencie, kiedy my przerotujemy kość ramienną, tutaj przerotujemy naszą kość ramienną i cała rotacja w obręczy będzie mocno tutaj zewnętrzna, powoduje to, że mięśnie naramienne wykonują znacznie większą pracę. Czyli znowu, chęć ulokowania tej sztangi zbyt wysoko, nieprawidłowo pod kątem tego, jak nakierowuje nas kość ramienna, będzie powodowała, że ruch będzie bardzo nieefektywny na mięśnie piersiowe i bardzo mocno kontuzyjny. I co ciekawe, u większości osób, gdzie już z natury rzeczy mamy przerost mięśni naramiennych siłowo ponad mięśniami piersiowymi, dzieje się to automatycznie. Więc pytanie, co wtedy zrobić, żeby odpowiednio rozbudować klatkę piersiową w tych swoich górnych strefach. I tutaj znowu bardzo fajne właśnie badania, które ostatnio robiliśmy z Mateuszem, wykazały, że dużo efektywniejsze niejednokrotnie bywa ławka pozioma, czyli leżenie na poziomy, jakby równolegle do ziemi, co powoduje, że cały mięsień piersiowy pracuje nam zdecydowanie lepiej. Dlaczego? Bo przy zachowaniu odpowiedniej techniki praca mięśni naramiennych nie jest aż tak mocno angażowana, przez co przełożenie na klatkę piersiową jest zdecydowanie większe. Więc podsumowując ten materiał, nie zawsze to, co przyjęło się uważać i mówić takim popularnym opinii na temat treningu jest dla nas odpowiednie i tu znowu cofnę się do tego, że anatomia, biomechanika jest pod tym kątem bezwzględna. Czyli ruchy, które wykonujemy, muszą być poprawne pod tym kątem i wtedy mamy pewność, że rzeczywiście mięśnie zapracują, w tym wypadku mięsień piersiowy względem naramiennych, zapracuje nam optymalnie i rzeczywiście ta efektywność treningu będzie zdecydowanie większa. Tak więc, jeśli chcecie pracować na ławkach skośnych, jeśli chcecie rzeczywiście mocniej w tym ćwiczeniu progresować i rzeczywiście dać ten mocniejszy bodziec na część obojczykową klatki piersiowej, zwróćcie uwagę, czy jesteście w tej grupie ludzi, która rzeczywiście dobrze pracuje ustawieniem ramienia, nie wykonuje niepotrzebnych rotacji, dobrze stabilizuje ruch na łopatce. No i dodatkowo, czy wasza proporcja siłowa między mięśniami naramiennymi a mięśniami piersiowymi jest sprzyjająca do wykonania tego ruchu? Jeśli odpowiedź jest tak, oczywiście trenujcie efektywnie. Jeśli odpowiedź jest nie, to wróćcie do poprzednich filmików. Zastanówcie się, jak ma wyglądać ruch na podstawowej płaszczyźnie, czyli na ławce poziomej. Ewentualnie jak wykluczyć czasowo mięśnie naramienne w tym dużym stopniu z pracy, wyrównać dysbalans i dopiero przejść na ławkę skośną do pracy. Czyli nic nie jest czarne albo białe, tak jak się przyjęło tutaj uważać. Zawsze musi być ten element analizy ruchu, zawsze musi być ten element odpowiedniego doboru ćwiczeń względem wielu czynników, nie tylko pracy jednego mięśnia, ale globalnej pracy naszego ciała i na to musimy zwrócić uwagę. I po to jest ten kanał, żebyście wy właśnie uczyli się interpretować to, rozumieć, trenować efektywnie. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Mateusz, że znowu mi pomogłeś w nagraniu. Was oczywiście zapraszam do kolejnych filmików, mam nadzieję, że, czy wiem, że wynosicie z nich odpowiednie informacje, bo dostaję taki feedback od Was, więc mam nadzieję, że będą dalej one dla Was takie przydatne. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.